Polsce jako Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan działamy od 2007 roku. Powołaliśmy to stowarzyszenie z grupą chrześcijan z Polski, dla których Ewangelia jest najwyższą wartością. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, jak szeroko nasza służba w Polsce się rozwinęła, że wiele innych osób przyłączyło się do nas, wiele innych osób nas wspiera w różnorodny sposób. Działamy w ogólnoświatowej sieci misji The Voice of the Martyrs, które od 50 lat niosą pomoc prześladowanym chrześcijanom w wielu krajach na świecie. Dzięki temu możemy tu, prosto z Polski, realnie pomagać, realnie wspierać chrześcijan w takich krajach jak Korea Północna, Pakistan, Nigeria, Somalia, Egipt, Bliski Wschód i wielu, wielu innych. W swojej służbie kierujemy się słowami z listu do Hebrajczyków 13:3. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. Chodzi tu o aktywną pamięć, chodzi tu o utożsamienie się z tymi, którzy z powodu imienia Jezus cierpią często niewyobrażalne katusze. Musimy o nich pamiętać. Jesteśmy głosem prześladowanych chrześcijan, staramy się mówić ich głosem. Nie przekazujemy jedynie faktów, informacji, ale naszym celem jest przekazanie świadectwa wiary tych, którzy z powodu Jezusa Chrystusa znoszą często niewyobrażalne cierpienia, ale dzięki również Jego łasce są w stanie je przezwyciężyć, są w stanie zwycięsko iść przez życie, podnoszą się często z bardzo trudnych sytuacji. Dlatego naszym zadaniem tutaj, w naszym kraju, w Polsce, jest to, by Polacy usłyszeli głos Kościoła prześladowanego. Zastanawiałam się nad tym, jaki jest sens tego cierpienia, które przechodzą nasi bracia i siostry, jaki jest sens prześladowań. Czy musi to być temat, który tak bardzo przygnębia, który tak bardzo zasmuca, wręcz zniechęca? Miałam okazję poznać kilka osób, które rzeczywiście mieszkają w krajach, gdzie prześladowania są realne. Kiedy patrzyłam na tych ludzi, którzy żyją w sytuacji zagrożenia, którzy żyją w trudnej, często dramatycznie trudnej sytuacji i widziałam u nich prawdziwą radość, głęboką wiarę, entuzjazm, nadzieję, chęć życia i muszę powiedzieć, że nawet w pewnym sensie im zazdrościłam. To jest też naszym celem, żeby całe to przesłanie płynące z prześladowań, z cierpienia tych ludzi docierało do nas, do ludzi żyjących w wolnych krajach i zachęcało nas ku pokrzepieniu. I o tym też mówił apostoł Paweł, dlatego mówił o swoich prześladowaniach, dlatego mówił o swoich cierpieniach. Nie po to, żeby nas przygnębiać, nie po to, żebyśmy się nad nim litowali, ale po to, żeby nas pokrzepiać, żeby nas pocieszać i ku zbudowaniu naszej wiary. Chcemy powiedzieć polskim chrześcijanom, że mogą być bardzo blisko tych, którzy są prześladowani z powodu wiary w Jezusa. Mogą modlić się za nich, mogą czytać ich historie, mogą słuchać ich świadectw, mogą spotykać się z nimi, mogą wspierać ich w różnorodny sposób, mogą stać u ich boku. Ich służba może być naszą służbą. Dlatego jako głos prześladowanych chrześcijan staramy się budować most pomiędzy nami, chrześcijanami w Polsce, a chrześcijanami w krajach, w których są prześladowania.